Dobry wieczór. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku. W imieniu Pana Konsula Generalnego Macieja Golubieskiego, który niestety nie może być dzisiaj z nami obecny. W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości konsulat wraz z polonijnymi partnerami i instytucjami z Polski organizuje różne prezentacje historyczne. W lutym gościliśmy przedstawicieli Muzeum II Wojny Światowej, a dziś mamy okazję gościć przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej i Wojskowego Biura Historycznego. Chciałam bardzo Państwa serdecznie przywitać. Pani prezes dr Iwona Drąg-Korga z Instytutu Piłsudskiego przedstawi naszych prelegentów, więc ja nie będę przedłużać. Drodzy Państwo, spotykamy się dzisiaj również w ramach trzeciej edycji Przystanku Historia, projektu, który został objęty patronatem konsula generalnego, który ma na celu przywracanie i budzenie świadomości historycznej wśród Polonii oraz budowanie postaw patriotycznych. Jutro, z tego co pamiętam, jest spotkanie w Klerk. Tak? Dobrze. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do udziału. Dzisiejsze wydarzenie zostało przygotowane przez Konsulat Generalny wraz z naszymi partnerami. Jest to Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku oraz Stowarzyszenie Pamięć US, za co serdecznie dziękujemy. I teraz chciałabym zaprosić Panią Prezes Korgę, która poprowadzi dalszą część wieczoru. Dziękuję. Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich Państwa. I tak jak już było zapowiedziane, powitam najpierw naszych wspaniałych gości. Przed nami delegacja Instytutu Pamięci Narodowej, profesor Krzysztof Szpakrzyk. Mecenas Anna Szeląg. Wojskowe Biuro Historyczne reprezentuje profesor Sławomir Cęckiewicz. Jest także z nami pracownik tejże instytucji, pani Agnieszka Krzypowska. Witamy również. Proszę Państwa, nasi wspaniali goście przyjechali na zaproszenie Instytutu Piłsudskiego, abyśmy razem mogli obchodzić Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych i brać udział w biegu Tropem Wilczym, biegu pamięci żołnierzy wyklętych. Dzisiejsze spotkanie organizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Pamięć, dlatego witam serdecznie pana Grzegorza Tymińskiego z tego stowarzyszenia. Jest nam także bardzo miło przywitać pracowników IPN, którzy przyjechali na kolejną edycję Przystanku Historia. Są z nami pani Kamila Sachnowska, która jest współautorką wystawy. O tej wystawie będziemy trochę później mówić. A także są z nami pan Marcin Gawryszczak i pan Maciej Rędziniak. Patrzę na salę, to widzę bardzo wielu wspaniałych przedstawicieli Polonii i z góry przepraszam, jeżeli nie będę mogła wymienić wszystkich, ale chciałabym powitać kurator Alicję Winnicki. Witamy serdecznie. Widziałam doktora Teofila Lachowicza ze Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej. Witamy. Widziałam gdzieś kolegę Grzegorza Worwę z Kongresu Polonii Amerykańskiej. Wiem, że jest. Jest. O. Kluby Gazety Polskiej również są reprezentowane. Jest nasz kolega tutaj jest. Witam. Oraz chciałam też powitać się panią Krystynę Fiórkowską i proboszcza parafii świętego Stanisława biskupa i męczennika ojca Rafała. Na koniec chciałam bardzo serdecznie przywitać przedstawicieli Instytutu Piłsudskiego. Jest z nami dzisiaj dr Magda Kapuścińska, która przyleciała specjalnie z Polski na to spotkanie. Wiceprezes dr Marek Sieliński. Członkowie Rady, pracownicy i wolontariusze. Także wszystkich bardzo serdecznie witam.
Bardzo się cieszymy z przybycia wszystkich Państwa, także myślę, że przed nami bardzo ciekawy i ważny wieczór. Mówimy dzisiaj o żołnierzach niezłomnych, żołnierzach wyklętych, ale też mówimy o tym, w jaki sposób poszukiwać żołnierzy, jak możemy dotrzeć, jakie dokumenty nam są potrzebne. I dlatego pierwszy referat, pierwsze słowo wygłosi do Państwa profesor Sławomir Sęckiewicz, który opowie o Wojskowym Biurze Historycznym i poszukiwaniu również żołnierzy wyklętych. Proszę bardzo. Może kilka słów, proszę bardzo, bo jeszcze powinnam przedstawić Pana Profesora, czego nie zrobiłam. Nie mów nic o książce. Dobrze. Naukowiec, historyk czasów najnowszych, publicysta. My znamy go w Instytucie od wielu, wielu lat, ja przynajmniej od 20. Jest obecnie dyrektorem Wojskowego Biura Historycznego imieniem generała broni Kazimierza Sosnkowskiego, jest członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej i zajmuje się najnowszą historią Polski. Większość z Państwa zna wszystkie publikacje Pana Profesora, więc nie będę ich wymieniać. Proszę bardzo. Dobry wieczór Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Chyba nigdy w tym miejscu niczego nie mówiłem publicznie. Bywałem kilka razy w konsulacie, ale było to dawno temu i bardzo rzadko mnie tutaj zapraszano. Tym bardziej jestem bardzo zadowolony z tego, że mogę mówić do Państwa właśnie z katedry. Mogę powiedzieć tak, że w gruncie rzeczy ta nasza delegacja jest cała z Instytutu Pamięci Narodowej, bo jestem też członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, ale mówiąc to, chciałbym jakby podkreślić to, że no, wszystkich nas łączy, również instytucję, którą reprezentuje Wojskowe Biuro Historyczne, chęć pomocy przede wszystkim panu profesorowi Krzysztofowi Szwagrzykowi w tej ciężkiej pracy poszukiwawczej. To jest dla nas nie tylko zaszczyt, ale mogę powiedzieć państwowy obowiązek, żebyśmy wspierali tego typu działania i jakby rezygnując z powtórzenia tego referatu, który wygłaszałem na temat Wojskowego Biura Historycznego w sobotę w Instytucie Piłsudskiego, chciałbym jednocześnie podkreślić właśnie tą służebną rolę Wojskowego Biura Historycznego wobec tych poszukiwań, które prowadzi Instytut Pamięci Narodowej. Na pewno tutaj należy wskazać na mapy, na zdjęcia lotnicze, które posiadamy w naszych zbiorach, które zawsze, kiedy Krzysztof prowadzi swoje badania w różnych miejscach kraju, no staramy się odszukać, przekazać. Mapy są bardzo... Pewnie Krzysztof tutaj więcej na ten temat by mógł powiedzieć, jakie jest znaczenie tego typu źródeł historycznych, ale na pewno jest to jakieś wstępne rozpoznanie terenu, który został wytypowany do przeprowadzenia badań poszukiwawczych, których celem jest wydobycie z grobów naszych bohaterów. Ale oczywiście Wojskowe Biuro Historyczne posiada w swoich zbiorach również różne inne materiały, które mogą być przydatne nie tylko w tych pracach poszukiwawczych, ale jakby w rekonstrukcji całej historii związanej z drugą konspiracją, czy podziemiem niepodległościowym po roku 1944, bo z jednej strony posiadamy akta osobowe żołnierzy, którzy tą drugą konspirację współtworzyli. Mamy przecież przedwojenne akta osobowe Pileckiego czy majora Łupaszki i wielu, wielu innych żołnierzy drugiej konspiracji, ale myślę tutaj też przede wszystkim o tych materiałach, które są do końca wciąż nierozpoznane, bo nie były przez lata udostępniane badaczom, na ogół nie były udostępniane badaczom. Myślę tutaj o materiałach operacyjnych Ludowego Wojska Polskiego, które odegrało no, haniebną rolę w pacyfikacji drugiej konspiracji. Nie myślcie Państwo, że tylko milicjanci, ubecy, NKWD sami po prostu tych żołnierzy tropili, często rozstrzeliwując ich łącznie z cywilami, którzy wspomagali drugą konspirację gdzieś tam w terenie, tylko no, tym się zajmowały przede wszystkim liniowe jednostki
Ludowego Wojska Polskiego. I to jest potężny zbiór, który jeszcze my historycy musimy przebadać, rozpoznać. Myślę, że on też będzie bardzo, bardzo ważnym takim elementem rekonstruowania pamięci o żołnierzach wyklętych. To są bardzo często bardzo szczegółowe dokumenty, bardzo szczegółowa dokumentacja dotycząca no, tych działań operacyjnych wojskowych, włącznie z materiałami takiego rozpoznania wojskowego, wywiadowczego terenu, z informacjami, kogo tam można się spodziewać, pseudonimy, nazwiska wielu, wielu żołnierzy, których przecież też często pan profesor Szwagrzyk po prostu poszukuje. Chciałbym Państwa też zainteresować sprawą tak zwanych depozytów, czyli tych najważniejszych przedmiotów, które pozostały po żołnierzach, którzy poszli w bój na różnych frontach II wojny światowej, bo myślę sobie, że ta druga konspiracja jest przecież tylko częścią historii polskiego oręża. Jak mówimy o wysiłku zbrojnym Polaków, to myślimy o no, całej historii polskiego oręża aż od wojny obronnej Polski w 1939 roku poprzez polskie siły zbrojne na zachodzie, wcześniej armię Andersa. Te wszystkie tradycje łączą się w jedną całość, oczywiście druga konspiracja również. I chciałem Państwu zwrócić po prostu uwagę na te depozyty, które znajdują się w Wojskowym Biurze Historycznym i w Archiwum Aktowym. To jest około 3,5 tysiąca, można powiedzieć, pakietów różnych materiałów, przedmiotów, bardzo często bardzo osobistych przedmiotów po żołnierzach, którzy po prostu nie wrócili z pól bitewnych, zginęli po prostu w walce, a my te materiały po nich posiadamy i jesteśmy jako instytucja, jako Wojskowe Biuro Historyczne zobligowani do tego, żeby od czasu do czasu organizować takie kampanie społeczne, apelując do wszystkich osób, rodzin, które straciły bliskich przodków w okresie II wojny światowej, o to, żeby zainteresować te osoby, a na przykład nie mają żadnej wiedzy na temat tego, co się stało z tymi ludźmi, żeby zainteresowali się tą sprawą i może na liście żołnierzy, których depozyty znajdują się w Wojskowym Biurze Historycznym i Archiwum Akt Nowych, znaleźli po prostu swoich bliskich i po prostu te depozyty odebrali i przygarnęli do rodzinnych zbiorów. I żeśmy przygotowali nawet taki specjalny spot, który no, w bardzo skrótowej formie, to jest chyba minuta czy dwie, wprowadzi Państwa w tą tematykę. I na koniec chciałem jeszcze powiedzieć, bo to jest mi szczególnie bliskie, serdecznie dziękuję przede wszystkim Instytutowi Piłsudskiego za to, że zostałem tutaj zaproszony. Jak mówiłem wcześniej, tradycja żołnierzy polskich to jest tradycja bardzo szeroka, w której mieszczą się właśnie różne postawy, różne kierunki działania, różne pola bitewne i nie sposób po prostu nie wspomnieć w tym miejscu o wielkich bohaterach, żołnierzach, w zdecydowanej większości żołnierzach, którzy utworzyli Instytut Piłsudskiego, których wbrew pozorom bardzo wiele łączy właśnie z drugą konspiracją. I tak siedząc tutaj, oczekując na swój głos, przypomniałem sobie ten niesamowity wysiłek, który pułkownik Ignacy Matuszewski, pułkownik Wacław Jędrzejewicz i major Henryk Flojar Reichmann podjęli, żeby wydobyć z kraju pułkownika Wacława Lipińskiego, jednego z najwspanialszych historyków, żołnierzy konspiracji wojennej, później konspiratora, chociaż bardziej cywilnego, po 1945, działającego zresztą wspólnie z narodowcami, tworzącego struktury cywilne niepodległościowej konspiracji, jak ci ludzie, którzy mieszkali tutaj, robili wszystko, żeby go z tego piekła sowieckiego, komunistycznego
wydobyć. Jak Państwo wiecie, nie udało się. Pułkownik Lipiński został zamordowany we Wronkach. Tam zresztą jest jego grób, został tam pochowany. Ale warto o tych wszystkich losach i działaniach pamiętać, żebyście Państwo nie myśleli o drugiej konspiracji tylko jako jakimś wyodrębnionym, specyficznej historii, ale jest to jednak historia, która no właśnie łączy cały wysiłek zbrojny, począwszy od roku 1939. To jest bardzo często po prostu zupełnie naturalne przejście po roku 1944 z tej pierwszej konspiracji, powiedzmy częściowo antyniemieckiej, częściowo już antysowieckiej, do nowych działań, ale również to wszystko było połączone po prostu z działaniami niepodległościowymi, można powiedzieć, w całym wolnym świecie, również w Nowym Jorku. Tyle tytułem wstępu. Jeszcze chciałem Państwa zainteresować tym spotem.